Cześć, dzisiaj ze mną jest Maciej Szyszka, który jest trenerem oddechu. Tak, fizjoterapeutą z zawodu, można powiedzieć, dla osób, które nie spotkały się z taką profesją jak trener oddechu. No właśnie, o tym jeszcze powiemy, natomiast większość wywiadów, które z Tobą jest w internecie, a ich jest coraz więcej, jakby mówi ogólnie o tym oddechu, o Twojej działalności, więc ja bym chciał zacząć troszeczkę inaczej. Czy wyobrażasz sobie, albo czy jesteś świadomy tego, że dzięki Tobie byłem zapisany na zabieg wycięcia małżowin nosowych i prostowania przegrody? I miesiąc przed tym zabiegiem poszedłem do lekarza i powiedział: kurczę, ale to nie ma co wycinać. Bardzo miło mi to słyszeć. Nie wiedziałem tego, ale bardzo miło mi to słyszeć generalnie, no bo jakby nie było, jest to po części tak, poprawa tego stanu zdrowia jest jakąś taką misją i nie pracowaliśmy razem, też możesz to dodać, bo też zakładam, że gdzieś po prostu informacje wypłynęły z takich źródeł ogólnie dostępnych. Dokładnie. Jeżeli sobie z tych źródeł potrafiłeś poprawić zdrowie, no to bardzo się cieszę, no bo znaczy, że jest sens jakby robić tą pracę, nie? No bo częściowo pracuję jakby szkoleniowo, ale wiem, że nie każdy może dotrzeć na te szkolenia, więc też dzielę się tą wiedzą w otwartych kanałach takich jak YouTube. I jeżeli ktoś potrafi z tego zrobić użytek, no to nadaje sens trochę mojej pracy. Wyjaśnij może nam, jak to jest możliwe z fizjologicznego punktu widzenia, że pierwszy laryngolog, drugi, trzeci dawał mi kolejno różne leki, które de facto po jednych znacząco pogorszyłem sobie stan zdrowia, a okazało się, że wystarczyło wdrożyć te pewne techniki nieskomplikowane oddechowe oraz zacząć oddychać tylko i wyłącznie nosem. Wiesz, no generalnie jest w ten sposób, że jeżeli trafiasz i ktoś widzi jakiś problem, no to używa takich narzędzi w tak konwencjonalny tutaj sposób, żeby ten problem zlikwidować, nie? A nie zawsze jest w stanie znaleźć źródło tego problemu. Nie chciałbym jakby wypowiadać się, dlaczego tak jest, bo nie do końca mogę przypuszczać i tak dalej, a nie chciałbym, żeby taki jakby przekaz szedł w świat, że tak powiem. A jeżeli zapracujesz i trafisz jakby w to źródło problemu, czyli przywrócisz na przykład ten fizjologiczny oddech, który mógł być problemem, a nie tylko będziesz likwidował te objawy, które są, a potem cały czas źle oddychał i likwidował objawy, czyli z jednej strony nakręcał problem i tylko powodował, żeby nie było widać, jakie są efekty uboczne tego, no to zupełnie jest inny sposób działania, zupełnie jest inne podejście i w temacie tutaj jakby konwencjonalnego podejścia też trzeba zrozumieć jakby sytuację i kontekst, w którym to jest, że nie zawsze każdy chce pracować i to, co się dzieje jakby, wybieranie tych też leków, które często są taką formą trochę skrótu, jest odpowiedzią na potrzeby ludzi też i na to, co oni chcą zrobić, także ja jakby rozumiem trochę to. Nie popieram tego, ale całkowicie rozumiem i myślę, że taka droga, którą powinniśmy obrać, polega na tym, żeby informować o możliwościach i dawać po prostu możliwość wyboru. Jeżeli ktoś chce się opierać na braniu leków, niech to robi, niech sobie bierze leki, to jest jego jakby życie. Jeżeli ktoś chciałby popracować nad tym, myślę, że to jest bardzo mała cząstka, ale jednak jakaś tam grupa osób się by znalazła, które chciałyby więcej jednak pracy włożyć i nie stosować jakichś tam środków farmakologicznych, no to powinni wiedzieć o takiej możliwości. Ja tylko tutaj widzę jakby problem, a nie jakby całkowicie w tym mechanizmie działania, nie? Także jestem raczej taki, mimo tego, że promuję te rzeczy takie naturalne, fizjologiczne i tak dalej, no to też jestem neutralny, powiedzmy, w tym. Rozumiem tą drugą stronę. Okej, ale ta, jak wspomniałeś, niewielka cząstka. Jak myślisz, gdyby dowiedziała się o skutkach farmakologii, którą używa do tego szybkiego wyleczenia, to być może wielu z tej cząstki zdecydowałoby się jednak pójść tą dłuższą, trudniejszą, ale suma summarum może bezpieczniejszą drogą? Wiesz co, czy jak kupujesz lek
to czytasz ulotkę tego leku i patrzysz, jakie są skutki uboczne. Lepiej nie czytać. Jeden na ile. I myślę, że każdy nawet taki, kupisz sobie, nie wiem, jakiś ibuprom, cokolwiek, jakiś taki, nie wiem. Ja generalnie nie jestem dobry w leku, bo ich nie używam, więc wybaczcie. Ale jak wyciągniesz tą ulotkę i zobaczysz jakieś tam skutki uboczne, to na każdym jest po prostu tego sporo. I to nie są takie bezinwazyjne generalnie metody, mimo że są tak kojarzone, dlatego że są jednak ogólnie dostępne. Reklama, czyli możesz, w telewizji cały czas. No reklama, ale też powiedzmy, nie wiem, stoisz gdzieś tam w sklepie przy kasie i możesz kupić, nie wiem, sobie gumę do rzucia, cukierki albo lek przeciwtambulowy czy coś na ból głowy. No i jest duża dostępność jakby tych rzeczy, więc jak coś jest dostępne, to nie może być szkodliwe, bo jeśli było szkodliwe, to oczywiście nikt by w ten sposób tego nie tak łatwo nie udostępnił. No i to są takie rzeczy. A czy te osoby by w jakiś sposób sięgnęły? Myślę, że jeżeli już biorą, to chcą to wziąć po prostu, a nie szukają, bo co mamy za problem, żeby wziąć wyszukiwarkę i sobie trochę poszperać, nie? Jakoś trafiłeś na to też, nie? Więc jest to możliwe po prostu, nie? Ta wiedza nie jest jakaś tajemna, jest do znalezienia, nie? Odpalasz YouTube, piszesz, nie wiem, zdrowy oddech, jak oddychać, cokolwiek, trafisz na te materiały, bo ćwiczenia oddechowe, nie? Myślę, że nawet na moim kanale tych informacji po prostu sporo można znaleźć na ten temat. Z nich de facto wziąłem dla siebie tą cząstkę. No, także... Wiesz, są osoby takie dociekliwe, które chcą pracować, które szukają i trafiają na to, nie? Oczywiście temat jest raczkujący, rozwijający się, jakby nie było, mimo że jest mega ważny, mega istotny oddech, najważniejsza czynność tak naprawdę, którą w życiu robimy. I to trochę może być gubiące. No to i tak wzrasta sobie i te osoby, które chcą, myślę, że to znajdują i to jest jakiś taki naturalny proces. Mam tylko nadzieję, że on będzie po prostu się rozwijał i że ta kula po prostu śnieżna będzie cały czas rosnąć, nie? I że damy szansę tym ludziom, którzy chcą trochę popracować. Do tej fizjologii może wracając, a propos tego mojego przykładu, no to u mnie akurat było tak, że ja zacząłem też od tej większej grupy, no bo ja zacząłem od leków, od lekarzy, natomiast potem już nie miałem nic do stracenia, bo już miałem umówioną wizytę, gdzie te małżowiny nosowe wręcz wystawały mi z nosa i one były do wycięcia i przy okazji prostowanie przegody nosowej. Natomiast ja już nie miałem nic do stracenia i śmieję się często, jak opowiadam znajomym tą historię, że cieszę się w tym przypadku, że są takie długie kolejki na NFZ, bo to spowodowało, że tak podczas tej kolejki wyrobiłem sobie oddechem uniknięcie tego zabiegu. Wytłumacz nam proszę, jak to jest możliwe, że udało mi się to zrobić, jak to w ogóle wyszło, że nie lekami, a jednak samym oddechem coś, co było tutaj spuchnięte, nagle zmniejszyło się i laryngolog mówi do mnie, nie ma pan czego wycinać. Wiesz co, to jest tak, że jeżeli powietrze przepływa w odpowiedniej częstotliwości i odpowiednim torem, czyli mówimy tutaj po prostu o oddechu przez nos, to ono ma też jakieś właściwości. Nie? Jeżeli nie przelatuje tam w takiej ilości, jak powinno, no to występuje tam stan zapalny. Nie? Czyli zostają się tam jakieś też zanieczyszczenia, organizm stara się oczyścić z tego, ale nie ma tego przepływu powietrza, więc jest to utrudnione. No i ten stan zapalny, jeżeli on dochodzi, trwa tam długo, jest przewlekły, no to prowadzi do powstawania jakichś polipów, takich struktur, które wskazują, że, no, że już to trwa, że tak powiem, czasem latami. A no nie ma takiej świadomości, takiego wglądu w sposób oddychania, nie? No, raczej każdy myśli, że jak żyje, to dobrze oddycha, no ale jak widać nie jest tak, nie? Więc to jest mega ciekawe. No i to pokazuje po prostu, że no, to jest takie, trochę na takiej zasadzie, że nieużywany narząd po prostu zanika, nie? Jeżeli tam nie będziesz oddychał, no to światło będzie po prostu zamknięte, nie? Sam sposób oddychania, jeżeli ktoś powiedzmy nie oddychał, no to całe drogi oddechowe ma zwężone, jeżeli ich nie używa, bo to powietrze, które tam przelatuje, jest pod jakimś ciśnieniem, nie? I ono powoduje rozszerzenie jakby tych dróg, nie? Też sam oddech jest, częstotliwość jest mniejsza, oddychasz spokojniej, jakby nie było, co też powoduje, że te drogi są rozszerzone bardziej. Jeżeli byś przez usta pooddychał przez minutę, to światło, jeżeli chodzi o górne drogi oddechowe, może się zmniejszyć o 200% po minucie oddechu. Jeżeli ktoś notorycznie oddycha przez usta na skutek stresu, który doświadcza lub
Może to być jakaś reakcja, na przykład histaminowa, którą ma w organizmie na skutek chociażby przyjmowanych pokarmów lub czegokolwiek, to może być tak naprawdę bardzo duże spektrum problemów. No to w tym momencie no nie jest sobie w stanie jakby z tym jakoś tam poradzić, nie? Więc no dlatego to działa, bo po prostu musisz zmienić sposób jakby oddychania i umożliwić tym drogom rozszerzanie się, nie? Mhm. To też jest niesamowite, że ten trening daje rezultaty. To nie jest tak, że to wymaga nie wiadomo jakich nakładów. No w moim przypadku to było tak, że rekreacyjnie biegam, ale bardzo rekreacyjnie, czyli nie mam super nie wiadomo jakich czasów. I biegam niejednokrotnie z o wiele bardziej doświadczonymi, szybszymi biegaczami, ale podczas wspólnych treningów oni dziwią się, że ja potrafię zrobić to samo na nosie, co oni na ustach. Oni tego nie potrafią, mimo że w zawodach biorą mnie jak co. Ale summa summarum nie zrobią poniżej piątki 4.30, 4.40 oddychając tylko nosem. Dla mnie też to było trudne, ale truptałem trochę szybciej. I nagle dla mnie staje się to po prostu uciążliwe jak bieganie, nie niewykonalne. Okay. Jak to jest możliwe, chciałbyś wiedzieć? Wiesz, to jest forma jakby też adaptacji do dwutlenku węgla i też jakiejś reakcji na stres, myślę. Jeżeli na to nie zwracasz uwagi i ten dwutlenek węgla, który jest takim stresorem w organizmie, jakby nie było, bardzo takim pierwotnym, jak zimno, można powiedzieć, on powoduje, że jak nie zwracasz na to uwagi, to od razu na niego gwałtownie reagujesz i otwierasz usta, żeby się go pozbyć po prostu. Bo ustami większą ilość się jego pozbędziesz i szybciej, jakby nie było. Nos jest w sumie ograniczeniem w treningu. Tak. Nie? I raczej powoduje to, że jeżeli przejdziesz przy bieganiu na oddychanie nosem, to ten dwutlenek węgla będziesz trzymał na wyższym poziomie. Ale też z drugiej strony o to nam też chodzi. Bo jeżeli będziemy go trzymać na wyższym poziomie, to mamy też szansę się do niego zaadoptować. Nie? I teraz w sporcie trzeba go w ogóle utrzymać w jakichś tam widełkach. Za dużo też jest problematyczne, bo będzie przyspieszać zakwaszenie. Za mało też jest, bo będzie próbować do niedotlenienia. Chociaż to za mało nie jest takie problematyczne, bo pracujące ciągle mięśnie go raczej produkują, ale też to zakwaszenie, które gdzieś powstaje, zmusza organizm do pewnych adaptacji, więc potem też lepiej na to reagujesz. Więc jeżeli oni nie obciążają się, bo od razu się pozbywają tego gazu, a ty to robisz, to ty wykonujesz trening adaptacji. Oni, żeby wykonać ten trening adaptacji przy oddechu przez usta, bardzo mocno musieliby się pchać. Czyli mówię w sensie tempo uzyskiwać bardzo mocno. Nie? A jeżeli uzyskują bardzo mocne tempo, to po pierwsze mięśnie są bardzo zmęczone i nie jesteś w stanie na takich wysokich obrotach robić wszystkich treningów, a po drugie rośnie też ryzyko kontuzji i wzrasta czas regeneracji. Także tak na szybko mogę jakby to wytłumaczyć. Wcześniej przed rozmową nie wiedziałeś o tej jakby mojej nosowej historii. Spotykałeś się w swojej karierze trenera oddechu z takimi sytuacjami? Tak. To jest taki, można powiedzieć, klasyczny. Nie zaskoczyłem cię. Nie, to jest takie klasyczne, klasyczne jakby, nie? No, po prostu brak świadomości, jak to funkcjonuje, jest, może u ciebie wywołać takie zaskoczenie, nie? Dokładnie. No, ale po prostu, jeżeli czegoś nie używasz, no to nie może to dobrze funkcjonować. To wpływa na wiele więcej rzeczy niż tylko właśnie małżowiny nosowe i ten stan zapalny, który tam jest, nie? Czy polipy, czy jakieś problemy z zatokami i tak dalej, nie? Oczywiście też trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli ten stan tam był bardzo długo, to nie jest też tak, że jak się przestawisz na oddech nosem, to na pewno wszystkim to się poprawi, nie? Każdy w 100%, tak. Bo może być tak, że no faktycznie będzie jakaś interwencja potrzebna, nie? Żeby tam zrobić, ale jeżeli możemy tego uniknąć, bo to też jest tak, że te operacje, one też są, to nie są takie lekkie operacje, nie? Tam prostowanie przygrody czy coś, nie jest lekka operacja. Zwłaszcza, przepraszam, przerwę, to nie jest tak, że zrobimy operację i to jest koniec. Bo i dalej będą złe nawyki, to potem znowu będzie skierowanie. Tak, to właśnie to jest zaskakujące w tym, że są osoby, które idą jeden raz, drugi raz, trzeci raz na tą samą operację i nie mają jakiegoś takiego przebłysku, że
no dlaczego cały czas się to samo dzieje, nie? Że się zastanawiają, jakie jest źródło problemu. No, to jest inny przypadek niż twój, bo to już jakby wskazuje, no, że no, ktoś tutaj jest może delikatnie powiem, mało dociekliwy, nie? A jakie to pytanko chciałeś jeszcze zadać, powiedz? Inne jakieś tam problemy, tak? Jakie z tego wynikają? Inne problemy, ale też albo odwrotnie, oddychając nosem, tak jak wspominałeś, nie tylko małżowiny, nie tylko górne tutaj drogi oddechowe, ale co jeszcze może nam dać, albo co możemy sobie jeszcze poprawić, przechodząc na taki tryb oddychania z tego niepoprawnego? Wiesz, oddychasz, to, że te powietrze jakby wpadając do nosa, ono w pewnym... Czy ono zostaje w tej jamie nosowej, tutaj na górze, czyli po prostu wdychasz go mniej. Nie? Czyli po prostu mniej tego powietrza wdychasz, mniej wydychasz, więcej dwutlenku węgla zostawiasz. Lepszy jest transport, przez to, że jest wyższy poziom dwutlenku węgla i lepszy jest transport tlenu do komórek. To jest jakby jedna rzecz, która jest bardzo istotna. Druga rzecz, którą uzyskujesz przez to, że oddychasz przez nos, jest taka, że nos przede wszystkim oczyszcza powietrze, nawilża, produkuje na przykład tlenek azotu, nie? Który ma utrudnia replikację wirusów i bakterii w kontekście właśnie tej choroby, którą mieliśmy ostatnio. 10 lat wcześniej mieliśmy pierwszą jej edycję, że tak powiem. I w tym momencie były badania, które potwierdzały, że tlenek azotu, który produkują zatoki, jest skutecznym jakby takim remedium na zatrzymanie tego jakby procesu. Więc to masz jakby kolejny czynnik, czyli nawilżenie, ogrzanie, filtracja, tlenek azotu, ograniczenie ilości powietrza, wpływ na układ nerwowy, spokojnie oddychasz, dostarczając sobie więcej tlenu przy mniejszej jakby pracy. Więc tych funkcji jest bardzo dużo, takich kilka takich podstawowych, które uzyskujesz. Zaraz niższe tętno, tak? Lepsza praca serca. Tak, no bo wiesz, oddech to jest, oddech jest bezpośrednim jakby kluczem, połączeniem do układu nerwowego, a układ nerwowy jest za pomocą nerwu błędnego połączony ze wszystkimi organami tak naprawdę w twoim ciele, czyli mięśnie twarzy, łączy z płucami, łączy z sercem. W oddzielnej trochę gałęzi poniżej przepony jest to połączone z jelitami i wszystkimi innymi organami, więc oddech jest takim narzędziem, które możesz świadomie lub nieświadomie, które świadomie lub nieświadomie kieruje pracą twojego organizmu. Czyli twój organizm reguluje się do środowiska zewnętrznego albo do środowiska wewnętrznego, do zewnętrznego, tą pracę reguluje za pomocą oddechu. I on to zrobi od strony autonomicznej, czyli zrobi to samemu, lub ty możesz w tym brać aktywny udział, jeżeli masz świadomość. Nie? Większość osób raczej po prostu robi to w autonomiczny sposób. Ale jeżeli mamy bodźce, które cały czas oddziałują na nasz organizm, nie zwracamy na to uwagi, to organizm będzie odpowiadał cały czas na te bodźce. Jeżeli to będzie stres, będziemy widzieć to w tym oddechu. Jeżeli to będzie się permanentnie przez długi czas utrzymywać, to będziemy widać te rzeczy, o których ty mówisz, czyli już jakieś tam, powiedzmy, przewlekłe stany, zapalne. Nie? Ale może to być związane oczywiście ze zmianą struktury twarzy, ze zmianą uzębienia, ze zmianą podniebienia, ze zmianą z wydłużeniem się, wzrostem jakby pionowym, jeżeli chodzi o twarzoczaszkę. Może to być związane z cofnięciem się też szczęki, może to być związane z krzywymi zębami, z bólem stawu skroniowo-żuchwowego, może to być związane z jakąś tam reakcją na stres duża, może być związane ze ścieraniem zębów, z bruksizmem. Myślę, że może być związane z nadciśnieniem, no wiele rzeczy. Nie? Wiele tak naprawdę rzeczy, no bardzo nie doceniamy tego narzędzia, jakim jest oddech i bardzo do tego, myślę, niewłaściwie podchodzimy, a warunki, które mamy w tej chwili środowiskowe, tak jak to często powtarzam, już nie są takie, żeby można zostawić to po prostu przypadkowi. Jeżeli byś sobie mieszkał w sprzyjającym otoczeniu, spokojnym, wykonywałbyś fizyczną pracę głównie, nie? W jakimś takim tempie właściwym, nie? Nie jakimś takim, nie wiem, do świecie cały czas do tej pracy pchał, popędzał i ty byś bez tego stresu nie chciał robić, nie? Czy nie mówmy nawet, że po stres, ja stres to jest też jakby inny temat, ale ja to raczej pozytywnie, nie? Odbieram stres, no bo też nie chodzi o to, żeby ten stres jest też demonizowany, nie chodzi o to, żeby się nie stresować całe życie, to nie jest sednem bycia człowiekiem, nie? Ale
ale powiedzmy, że jeżeli doświadcza stresu, żebyś wiedział, jak to go zrównoważyć, nie? Albo żeby była dobra proporcja między stresem a jakąś regeneracją czy relaksem, nie? Także to jest, do tego myślę, trzeba w ten sposób podejść. Okay. Ale jeżeli na przykład mieszkasz na osiedlu, a mieszkasz sobie w domku przy lesie, nie? No to w tym momencie, jeżeli skończysz pracę, wyjdziesz na dwór, usiądziesz sobie na ogródku albo popracujesz sobie gdzieś tam w ogrodzie i spędzisz czas w naturze, to automatycznie to środowisko będzie oddziaływać na twój organizm i będzie powodować obniżenie poziomu hormonów stresu. A jeżeli usiądziesz, wiesz, w czterech ścianach w bloku, no to nie ma tutaj takich mechanizmów, które ewolucyjnie to robiły przez wiele lat, więc organizm tego nie odbiera w taki sposób. Nie? Jeszcze światło na przykład może wywoływać kolejny czynnik, który może te hormony stresu na przykład podnosić, na przykład sztuczne oświetlenie. Na balkon wyjdę na bosaka, to nie będzie uziemienia. No raczej nie będzie uziemienia, nie? Chyba, że sobie jakieś tutaj stworzysz, nie? Uziemisz, wiesz, matę poprowadzisz tak. do ziemi i odprowadzisz ładunki, także no nie ma po prostu organizm nawet szans tak przypadkowo to zrobić, nie? W takim środowisku, nie wiem, blokowisku, nie? Ja też mieszkałem przez 30 lat swojego życia w taki sposób, także wiem, jak to jest, nie? Jakie to jakieś tam napięcie, ilość osób, która też jest, nie? Emocje, które mają szansę przejść, nie? Przy takiej dużej ilości osób, od kogoś, kto ma na przykład gorszy dzień, w tym momencie też na ciebie, jak go spotkasz i tak dalej, no. Te wszystkie czynniki na nas oddziałują, mimo że tego nie rejestrujemy, że one oddziałują, no ale w każdej sekundzie tak naprawdę regulujemy się do środowiska, w którym się znajdujemy, nie? Żeby zoptymalizować naszą pracę. Jesteśmy stało ciepli, chcemy chociażby temperaturę jakby odpowiednio wyregulować, nie? No ale to jest jeden tak naprawdę tylko z czynników, bo tych czynników jest dużo więcej. Nie? Zaklejacie usta, ja też zaklejam usta, czyli propagowanie tego, aby oddychać ciągle przez nos. Czyli jeżeli śpimy, nie jesteśmy świadomi swojego oddechu, no bo jednak nie jesteśmy świadomi w ogóle, zaklejamy sobie plasterkiem usta, wtedy mamy pewność, że oddychamy tylko nosem. Pierwszy raz jak zobaczyła mnie żona, to się przeraziła. Potem się trochę denerwowała, bo pytała mnie coś przed snem, a ja no bo nie mogę już odkleić, bo nagle klej stracę. Natomiast chciałbym zapytać się o zaklejanie usta wśród młodszych pokoleń. Od jakiego wieku jest to bezpieczne? Wiesz co, no to jest taki temat, który jest ostatnimi czasy stał się taki, no, zyskując jakby popularność, stał się w pewien sposób kontrowersyjny, nie? I jest on przez specjalistów może być różnie potraktowany, bo to jest kwestia też, jeżeli mamy młodsze osoby, mamy dzieci, to jest też kwestia, żeby jednak wychwycić może te problemy, które też do tego prowadzą, nie? Czyli jeżeli mamy, powiedzmy, osobę dorosłą, zaklejamy plaster, kupujemy sobie papierowy jakiś tam plaster, na przykład ja polecam ten Viscoplast Polopor. Taka kryptoreklama. I to jedynym problemem jest możliwość zwymiotowania. Nie? Jeżeli masz ten plaster. Jeżeli nie zwymiotujesz, to w zasadzie nic ci się nie może stać. Nie ma żadnego zagrożenia zaklejeniem tej plasty u osoby dorosłej. Nie? U dziecka jest tak samo. Też jeżeli zwymiotuje, to jest problem, ale wiadomo, że ty jesteś bardziej świadomy tego, dziecko już mniej, tak. I tak dalej, ale chodzi też o inny fakt, że jeżeli ono ma problem, że te usta są otwarte, nie? Czyli może to świadczyć o innych jakby rzeczach, może to świadczyć o tym, że ten język na przykład jest źle ułożony, albo że napięcie mięśnia okrążnego ust jest niewłaściwe, albo gdzieś tam ma jakiś stres, albo ma coś, no jakieś inne, że tak powiem, problemy, no to też dobrze wychwycić, na czym polegają te problemy. Jakby samo zaklejanie ust, no jest takim czymś, co według mnie warto robić. I warto u dzieci oczywiście stosować inne plastry, bo są plastry, które, tak jak są na przykład miotejpy, czyli plastry, które są na ten mięsień okrężny ust, tak? I dziecko może otworzyć usta, ale ten plaster będzie jakby je domykał, nie? Więc no to jest takie rozwiązanie, że już sobie nie zaszkodzi, nawet jakby ją zwymiotować, po prostu zwymiotuje. Nie ma problemu, nie? I jakby no to jest taki plaster, który będzie wspierał, no i u dzieci jakby w tą stronę bym szedł i u mojej córki tak robię, tak stosuję. Druga jakby nie ma problemów z tym, także u niej nie, ale u jednej jakby stosuję. Czyli druga zwykły Viscoplast. Nie, nic nie musi. A nic nie musi. Po prostu nic nie musi, ja tylko buduję jakby jej świadomość, jak powinno się oddychać,
ciągu dnia zwracam uwagę jednej i drugiej, jak to powinno być, bez jakiejś tam presji, spokojnie, to od razu ich nie wykończy. To jest proces i trzeba po prostu być tego świadomy, żeby to gdzieś tam nie uciekło. Nie zawsze jesteśmy w stanie znaleźć źródło tego problemu, ale możemy przypilnować, żeby nawyk chociaż dobry budować. Nie? Więc u dorosłych wystarczy zakleić i tyle. A u dzieci, no już bardziej bym specjalistyczne plastry używał. No i trochę się zorientował i może specjalistów poszukał, zobaczył, czy nie ma jakiegoś źródła bezpośredniego tego problemu. Jeżeli da się oczywiście coś takiego znaleźć, bo to jest trudno, nie? Bo też nie wiesz, czy to może być z jakąś związane. Jeżeli to wynika na przykład z przytykania tego nosa, no to już może być bardzo, bardzo długa droga, żeby odnaleźć to. Więc zaklejałbym, ale bym ja do tego trochę podchodzę bardziej rozsądnie, nie? I nie wszystkich jedną taśmą, nie? Że tak powiem. O te dzieci zapytałem, ponieważ właśnie kiedyś czytałem o tych badaniach, również sam o tym wspominałeś na Facebooku, że do pewnego wieku ta tasiemka może nam zredukować problemy z uzębieniem, a właściwie ze szczęką, tak? Czyli jeżeli mamy wadę zgryzu różnego typu, spowodowaną, podkreślmy, że ona musi być spowodowana właśnie tymi otwartymi ustami, bo tak jak powiedziałeś, powodów może być mnóstwo, ale jeśli trafimy, to jeżeli w odpowiednim czasie spróbujemy zastosować właśnie zamykanie ust między innymi na noc, no i również na dzień, no to możemy potem spowodować, że ten nasze kochane dziecko uniknie nawet aparatu na zęby. Znaczy, jest, wiesz, to wygląda w ten sposób, że otwarte usta coś powoduje. I my nie wiemy do końca co, nie? Ale wiemy, co te otwarte usta, jakie będą mieć efekt konsekwencje, nie? Więc jakby no tutaj czynnika jakby nie znamy, ale ma otwarte usta. No i będą konsekwencje związane na przykład z tym, że przecież to między innymi z jednej strony kształt podniebienia jest kształtowany przez z jednej strony przez język, który jest od spodu, nie? A z drugiej strony przez powietrze, które wlatuje do jamy nosowej i naciska z góry. I ten kształt jest nadawany przez te dwie struktury. Jeżeli otworzymy buzię, możecie sobie zrobić taki eksperyment, otwórzcie buzię, zobaczcie, zamknijcie buzię, otwórzcie, zobaczcie, gdzie jest język. Jeżeli otworzymy buzię, ten język będzie znajdował się na dole. Nie? Czyli on nie oddziałuje na podniebienie, nie oddziałuje na te łuki zębowe. Nie? Powietrze nie przelatuje odpowiednio przez nos, więc od góry też nie oddziałuje. Zwęża się to podniebienie. Język potem się nie mieści też w środku. Trudniej jest go ułożyć. Wychodzi przed zęby, nie? Więc tam powstają takie problemy. No i on tak naprawdę ma bardzo taką dużą funkcję w kształtowaniu tego zgryzu. No i teraz też nie ma takiej jakby... Chociaż ta wiedza oczywiście już jest bardzo duża, bo ortodontów ją posiada, ale jeszcze to nie jest na tyle powszechne. Czyli jeżeli na przykład ktoś przychodzi ze skrzywym zgryzem, no to ma po prostu te zęby zaukładane aparat i tak dalej. Tak. Nie jestem ortodontą, nie chcę tutaj jakby mówić o postępowaniu, ale powiedzmy ma założony aparat, a niekoniecznie ma, nie współpraca na przykład między powiedzmy trenerem oddechu a ortodontą, czyli zakładamy aparat i korygujemy wzorce powiedzmy, nie? Czy tam jakieś inne problemy, które mogły spowodować otwarcie tych ust, nie? Czy trenujemy język, załóżmy, żeby poprawić siłę tego języka, jeżeli on był na dole, to też jest osłabiony, nie? Jasne. Więc no, to jest taki bardzo szeroki temat. Ja też polecam właśnie pooglądać filmy, które miałem przyjemność nagrywać i wrzucać na swój kanał na YouTube. Bo tam się wypowiadają naprawdę ludzie, którzy takie problemy rozwiązują. Od tej strony właśnie typowo takiej już anatomicznej można powiedzieć. I to są bardzo ciekawe rozmowy, bo temat jest bardzo mocno powszechny, a bardzo mała wiedza jest ogólnie na ten temat. Tak tylko kończąc ten plasterek jeszcze i ten związany z oddychaniem przez nos, to warto podkreślić, że jest to świetny sposób, szczególnie kiedy ten nos mamy zatkany. Czyli jeżeli łapie nas jakaś infekcja, bo dla mnie to było trochę... Dla mnie to była największa wątpliwość, kiedy miałem infekcję i dopiero wchodziłem w temat zaklejania ustami. Natomiast powtarzałeś wielokrotnie, że wtedy jakby powstaje naturalna reakcja obronna organizmu, jakoś musisz oddychać. Czyli jeżeli nos jest zatkany, tracisz tutaj możliwość oddychania, to nos musi wymyślić sposób, żebyś dostał tlen.
Nie może być tak, że jesteś przeziębiony, zaklejasz sobie usta i nie możesz dychać przez nos. Wiesz co, może być tak, że będzie ci bardzo ciężko to oddychać, jeżeli ta infekcja jest bardzo uciążliwa. W taki naturalny sposób oddechowy wstrzymywanie powietrza będzie oddychać ten nos. Czyli są jakieś techniki, które można gdzieś tam użyć, ale jeżeli nie będzie przepływu powietrza, no to ten nos będzie możliwe, będzie dużo dłużej zapchany, niż jeżeli zrobilibyśmy w ten sposób fizjologiczny, nie? Tam to powietrze przyleciało. Więc będziemy z tą infekcją dużo się przez dłuższy czas męczyć, a też trzeba pamiętać o tym, co mówiliśmy wcześniej, czyli jedna z tych funkcji to jest na przykład produkcja tego tlenku azotu, który uniemożliwia na przykład replikację wirusów i bakterii. Więc jeżeli kolejnego mechanizmu się tak nie wykorzystamy, to się będzie namnażał. Tak, i też będzie ten proces jakby trwał dłużej. Nie? Więc no trochę tutaj nie używamy swoich takich zdolności obronnych, jakie po prostu mamy. No nie traktujemy tego też nosa w taki sposób, jakby jak naszą, powiedzmy, barierę też, nie? Powiem ci takie... Ostatnio puszczałem dzieciom taką bajkę, Było sobie życie. I tam jest taki odcinek o nosie. O! Nie, może nie o nosie, oddychaniu. Oddychaniu. To nie widziałem tego odcinka. Także polecam sobie zobaczyć, bo ta bajka generalnie jest świetna i kapitalna. W prosty sposób. Tak, w prosty sposób tłumaczy czasem skomplikowane rzeczy. I tam jest taka sytuacja, że tam są te wirusy takie złe, nie? To są charakterystyczne. I one siedzą gdzieś tam na gałęzi w parku i chcą zaatakować te dzieciaki. I ten jeden tam poleciał, wraca i mówi: szefie, nie mamy szans się przedostać, bo oni oddychają nos. Aha. Naprawdę, tak, wybaczcie sobie tam odcinek. Niesamowite. Znajdziecie sobie na YouTubie. Nie mogą się przedostać. I one gdzieś tam w końcu biegną i biegną po jakimś tam parku, jest jakaś taka droga. I wznosi się jakiś kurz, one zaczynają tam kaszleć, oddychają ustami, zaczynają i te bakterie w tym momencie uderzają. Więc jeżeli ktoś oglądał to jako dziecko, może już nie pamiętać, więc polecam sobie otworzyć jeszcze raz i zobaczyć, bo jest to, te wszystkie tematy, o których my mówimy, one są znane, nie wiem, no już nie mówię tutaj w tematach jakby, wiesz, kultury wschodniej, nie? Tylko mówimy tutaj w naszej. No ja się spotykam z materiałami sprzed 150 lat w tym temacie, nie? I to cały czas jest mówione, tylko nie może się wznieść jakby na taki poziom istoty problemu, żeby on był utrwalony i żeby wreszcie wszedł i żeby nie powielać pewnych błędów. Nie? No niestety nie wiem dlaczego tak to wygląda, ale no, mam nadzieję, że w jakimś tam stopniu może mi się to uda na przestrzeni mojego życia zmienić. Oddech nic nie kosztuje. Dokładnie, no to, nie ma to też reklamować. Może być przeszkodą, wiesz, no to też może być przeszkodą, no i też ta praca oddechowa, no, wymaga systematyczności, nie? Tak. To też jest kolejna przeszkoda, tak, ja to rozumiem, nie? Jak to funkcjonuje, no mimo wszystko to jest jakby jedna rzecz, ale myślę, że jak się cofniemy jeszcze wcześniej, to brak świadomości jest nadal. Jasne. To nie jest tak, że ktoś właśnie nie wybierają tej złej, po prostu nie wiedzą, że tak jest. Tak. A jak nawet się w ten sposób powie, że tak jest, to nadal jakby nie są w stanie czasem w to uwierzyć, jakby, że to może być takie znaczące. Tak. No, ale jednak zobacz, ile tysięcy razy tą czynność wykonujemy. Także nie jest znaczący ten jeden oddech. Oczywiście. Ale powtarzalność jest duża po prostu i to jest jakby znaczące. A ja zawsze powtarzam, jeżeli ktoś uważa, że to nie jest takie ważne, to niech wstrzyma powietrze i zobaczy, jak się poczuje. Tak, ile bez picia, ile bez jedzenia, a ile bez powietrza wytrzymało, dokładnie, nie? Dokładnie, czyli będzie mógł sobie zobaczyć, co jest jakby, hierarchię ustawić jakby tych rzeczy, nie? No więc no myślę, że to jest takie obrazowe bardzo. Jasne.